Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Drodzy Państwo, witam serdecznie na kolejnej Środzie Literackiej zorganizowanej przez Księżnicę Podlaską imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Ja nazywam się Dominik Sowie. Dziś będę miał wyjątkową przyjemność poprowadzić wyjątkową Środę Literacką. Pozwólcie Państwo, że w taki krótki sposób przedstawię bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Jego powieść Horyzont została uznana za Książkę Roku przez magazyn literacki Książki oraz otrzymała nominację w plebiscycie bestsellera Empiku. A powieść Rdza znalazła się na pierwszym miejscu rankingu najlepszych tytułów polecanych przez holenderskich księgarzy. Jak powiedziała o nim jedna z blogerek, on nie sprzedaje książek, tylko emocje. Drodzy Państwo, przed nami Jakub Małecki. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że zawitałeś do nas do Białegostoku. To nie pierwszy raz, kiedy tutaj u nas jesteś, prawda? Nie, jestem drugi raz. Byłem chyba, nie wiem, trzy lata temu. Też tutaj, w Księżnicy Podlaskiej. Też tutaj, tak. No i bardzo mile wspominam. Nawet dostałem, bo zaparkowałem gdzieś w jakimś takim miejscu wtedy dziwnym i dostałem mandat i on był taki zadziwiająco mały, więc to też takie było miłe. Trzeba zadzwonić do nas, cośmy pokombinowali. Drodzy Państwo, dzisiaj spotykamy się z jednego bardzo konkretnego powodu, a pretekstem tego spotkania jest Święto Ognia Jakuba Małeckiego. Książka, którą ja przeczytałem 3 tygodnie temu w jeden wieczór i sobie pochlipywałem trochę, bo przyznam się, mężczyźnie też czasami przystoi się wzruszać po przeczytaniu tej książki. I chciałbym dzisiaj, Jakubie, o niej właśnie porozmawiać. Prosząc Cię na początku o pewien opis pomysłu, jak to się stało, że pojawiła się właśnie taka, a nie inna bohaterka, bo to jest książka, która w dzisiejszych czasach, co jest niezwykłe, przynosi mnóstwo nadziei i optymizmu życiowego i wiary w to, że świat może być lepszy mimo cholernych problemów, z którymi się zmagamy. No ja przyznam szczerze, że jak tak miałbym rzeczywiście powiedzieć, kiedy zacząłem myśleć o tej bohaterce, to pewnie musiałbym się bardzo mocno cofnąć gdzieś tam w latach, bo kiedy ja odchodziłem z banku w 2012 roku, to pomyślałem sobie, że no kurczę, nie każdy ma taką okazję, żeby tak sobie, wiesz, przez rok, bo ja miałem taki plan, że przez rok będę siedział w domu i pisał książkę i to był jakby mój tylko cel. I wiedziałem, że później będę musiał pracę pewnie gdzieś poszukać i tak dalej. No ale wiedziałem, że to jest takie coś miłego, co sobie zafundowałem i pomyślałem, że będę coś robił takiego fajnego dla innych. No i wpadłem na taki pomysł, że po prostu pójdę do jakiegoś domu opieki społecznej i powiem, że nie wiem, że mogę tam zamiatać albo nie wiem, obierać ziemniaki albo coś takiego. I o dziwo chyba 5 albo 6 tych domów opieki, do których tam dzwoniłem i chodziłem, mnie w ogóle nie przyjęło, bo tak nie mieli na mnie pomysłu, bo nie byłem ani wolontariuszem żadnej organizacji, ani nie byłem studentem żadnego takiego kierunku, tylko po prostu, no wiesz, no pani Kasiu, przychodzi chłop i chce zamiatać. No i tak nie bardzo mieli co ze mną zrobić. I dopiero chyba w takim tam 7 mnie powiedzieli, że no dobra, to jak pan chce, to na przykład raz w tygodniu niech pan przyjeżdża i tutaj coś panu znajdziemy. I ja się nie spodziewałem tego, bo właśnie wyobrażałem sobie, że będę, nie wiem, jakoś tam robił coś takiego prostego, typu właśnie jakieś sprzątanie czy właśnie ziemniaki. A pani dyrektor pierwszego dnia mnie zaprowadziła do pokoju, gdzie żyło małżeństwo. Oni mieli tam około 60 lat i oboje mieli porażenie mózgowe. Ja się miałem nimi zajmować w takim zakresie, w którym ten dom im nie oferował tej pomocy, bo oni tam wymagali czasami jakichś takich szczególnych zakupów, albo żeby coś im tam przy komputerze naprawić, albo coś tam porządkować w szafkach. I ja do nich co tydzień przyjeżdżałem i na początku oczywiście byłem przerażony tym, że ich w ogóle nie będę rozumiał, że jeszcze im większą krzywdę zrobię tym, że tam przychodzę i na przykład nie wiem w ogóle o co oni mnie pytają. Ale ostatecznie doszliśmy do takiego momentu, że w ogóle nie było żadnego problemu w komunikacji. Robiliśmy same śmieszne, takie głupie rzeczy i ja się wtedy zorientowałem, że my często z zewnątrz widząc kogoś, kto jest od nas jakiś tam trochę odmienny pod względem chociażby tylko fizycznym, to my jakby już od razu mu, nie mówię, że wszyscy, ale ja przynajmniej po sobie widziałem, że automatycznie zabierałem takiemu komuś pełną paletę, nie wiem, jakichś cech charakteru, jakichś tam uczuć, nadziei i tak dalej. I pamiętam, że wtedy mnie to tak uderzyło, że my spędzaliśmy normalnie, wspaniale, śmiesznie czas, paliliśmy po kryjomu papierosy w kiblu we trójkę, oni na tych wózkach, ja tam wszyscy powykręcani i tak dalej. Robiliśmy śmieszne rzeczy na zakupach i okazało się, że życie kogoś takiego nie musi być takie, jak nam się w pierwszej chwili wydaje. Być może od tamtej pory tak sobie myślałem o kimś takim, kto by mógł się w mojej książce pojawić.
Natomiast baletnica mi przyszła do głowy w jakimś takim momencie już dużo później, to znaczy jak byłem na spotkaniu autorskim w Petersburgu, to poszedłem sobie z żoną do teatru i tak jakoś mnie uderzyło to, że w sumie nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda życie współczesnej takiej baletnicy, czy ona, nie wiem, trenuje przez cały czas, może nie śpi, może je tylko na przykład, nie wiem, jedną marchew dziennie, nie, i tak dalej. I jakoś tak się zacząłem tym interesować, no i z tych dwóch takich pomysłów mi gdzieś tam się ta książka złożyła w całość. Drodzy Państwo, jeśli Państwo nie znacie fabuły tej książki, nie przeczytaliście jej jeszcze, to oczywiście nie będę spoilerował, ale powiem tylko, że główną bohaterką tej książki jest dziewczyna, kobieta, 20-kilkuletnia, która, jak sama o sobie mówi, ma poroże mózgowe, nie porażenie, tak? A jej siostro jest właśnie bardzo ambitna, młoda baletnica, która próbuje osiągnąć w życiu sukces. No i mamy jak gdyby dwie bohaterki, mamy rodzinę z problemami w tle. Ja pozwoliłem sobie poszukać i zacytuję Państwu taki fragment wywiadu z Jakubem Małeckim, który powiedział kiedyś: ja jestem generalnie wesołym człowiekiem i w sumie sam się sobie dziwię, że jak siadam do pisania, to zaczynam opowiadać o takim mrocznym, beznadziejnym świecie. Myślę jednak, że dobrze to pani ujęła, autorka wywiadu, w perspektywie całego życia szczęście zawsze jest mniej lub bardziej chwilowe. Ja na początku przeczytałem Twoje Święto Ognia, a później sięgnąłem po horyzont, bo swojego czasu czytałem taką świetną książkę Nico Walkera, Świeży, właśnie o ludziach, którzy byli w Afganistanie, na misjach bliskowschodnich. I tak znalazłem jak gdyby pewien pomysł na to, jak porozmawiać o Twojej książce, bo z jednej strony mamy bohaterów totalnie zdołowanych, którzy próbują sobie radzić w życiu, i bohaterów, którzy mają na przykład porażenie mózgowe i też próbują jak gdyby znaleźć sposób na to, jak wybrnąć z tej złośliwej egzystencji. Więc zaczynasz od takich problemów, później dając pewne rozwiązania chyba życiowe, jak inaczej trochę spojrzeć na świat. Czy nie pamiętam już tego wywiadu, ale może, to na pewno twój. Tak. Znaczy nie, no. Natomiast wydaje mi się, że mi się wtedy wydawało, że jestem bardziej śmieszny niż jestem. W sensie wesoły taki. Chyba nie jestem aż taki wesoły, jak mi się wydawało wcześniej. Ale być może to jest tak, że. Bo ja się sam nad tym zastanawiałem. Kiedyś, jak ukazała się jedna z moich wcześniejszych książek, Ślady, to mój tata, który generalnie raczej nie czyta książek, ale moje czyta, to zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, no mama mi to dała teraz tą twoją nową książkę i ja przeczytałem 70 stron i policzyłem, że tu już 12 osób umarło. I co to w ogóle, to takie książki piszesz, to tak będzie dalej? I zadał mi to pytanie dlatego, że on mnie nie kojarzył zupełnie z tego rodzajem, nie wiem, jakiejś melancholii czy jakiegoś takiego opowiadania historii w taki sposób. I rzeczywiście moi bliscy byli na początku dosyć zdziwieni, ja w sumie też, tym, że te książki właśnie w jakimś takim ogólnym obrazie są dosyć takie, no właśnie bym powiedział, pewnie melancholijne. Natomiast ja muszę przyznać, że ja cały czas myślę, że one nie są wcale aż jakieś takie smutne, bo ale z drugiej strony pewnie nie mam racji, bo jednym z najczęściej, jeżeli nie najczęściej wypowiadanym zdaniem do mnie podczas na przykład targów książki czy takich spotkań jak dzisiaj jest zdanie, że na przykład ktoś przychodzi i kładzie mi tak książkę i tak mówi: no ale czemu znowu taka smutna? I rzeczywiście być może to, że ja sobie o tych książkach myślę, że one wcale nie są takie aż przejmujące, to może to, no, jakby to się raczej liczy zdanie czytelników niż moje, bo ja sobie jakoś tam pewnie od początku książkę wyobrażam w jakiś sposób i później ona mi pewnie wychodzi trochę inaczej. Natomiast ja się bardzo skupiam na takich jakichś drobnych momentach w tych książkach, gdzie to szczęście u tych bohaterów się pojawia i dla mnie to jest ta odpowiedź na pytanie, czy na przykład, nie wiem, Wiktor Albinos w Dygocie przeżył szczęśliwe życie, mimo że miał tam pod wieloma aspektami czysto, jakby mówiąc, przerąbane, to ja bym powiedział, że miewał to szczęśliwe życie, że, no bo chyba nie można mieć szczęśliwego życia na takiej zasadzie, że wstajesz o 7 i od 7 do 23 jesteś cały czas szczęśliwy, od poniedziałku do niedzieli, bo wydaje mi się, że tak to nie funkcjonuje, więc ci moi bohaterowie przeżywają te jakieś takie dobre i pozytywne rzeczy, ale one im się raczej przydarzają, a nie, że po prostu cały czas jest tak fajnie.
Widzicie Państwo doskonale, że Jakub Pałecki swoją przygodę z literaturą zaczynał od debiutu i od opowiadania i później od książek jak gdyby wpisujących się w taką konwencję fantastyki naukowej, fantasy. I ja tak też pomyślałem o Łukaszu Orbitowskim, który kilka razy był w Książnicy Podlaskiej, bo to też jest pisarz, który wyszedł z takich dość mrocznych opowieści fantasy, by teraz pisać świetną literaturę obyczajową między innymi. Chciałbym Cię zapytać właśnie o te początki literackie, bo to jest tak, że coś się w człowieku rodzi, jak nie wiem, potrzeba kreowania światów, wyjątkowych sytuacji, zaludniania ulic, nie wiem, upiorami albo istotami pozazmysłowymi. A później, znaczy właśnie co się rodzi w młodym człowieku, że ma ochotę opisać takie rzeczy na początku swojego debiutu, a później przechodzić tą transformację właśnie do książek, które są super obyczajowe, tak moglibyśmy to nazwać. Ja mam wrażenie, że, ale to być może też nie mam racji, natomiast ja mam wrażenie, że ja aż takiej jakiejś wielkiej metamorfozy nie przeszedłem, to znaczy te książki na pewno były inne, te pierwsze, niż te, które się teraz powiedzmy ostatnio ukazały. Natomiast mnie zawsze interesowało coś więcej niż rzeczywistość, zawsze ta fantazja, ta niesamowitość mnie interesowała i dalej mnie interesuje. I być może ta zmiana wynika z tego, że ja tej niesamowitości szukam teraz, nie wiem, w jakimś codziennym życiu, a wcześniej szukałem jej w wydarzeniach, które moi bohaterowie napotykali, bo to nie była taka fantastyka typu, że nie wiem, żaden z moich bohaterów nigdy nie leciał w kosmos, ani nie walczył z jakimś smokiem, ani nic takiego, tylko to byli ludzie, nie wiem, którzy pracowali w banku albo siedzieli na ławce przed blokiem, gdzieś tam te sytuacje takie przeżywali, które ja przeżywałem wcześniej. No tylko przydarzało im się coś niezwykłego, takiego, co można by nazwać jakąś tam fantastyką, ale ja jestem całym sercem za jakby taką niesamowitością i mam, wczoraj nawet z kolegą o tym rozmawiałem, że ja czuję, że ja mam duszę takiego nerda, takiego gościa, który powinien, wiesz, czytać komiksy, grać w gry i tak dalej, tylko nigdy przypadkowo jakoś na to nie trafiłem, jak byłem młodszy. I nigdy tym nerdem nie miałem okazji być, a wydaje mi się, że się super do tego nadaje, żeby być takim, wiesz, jakimś z zatłuszczonymi włosami kolesiem, który non-stop łupie jakiegoś tam Władcę Pierścieni, czy tam coś takiego. Tylko nigdy nie miałem, jakoś nie natknąłem się na takie książki, nie natknąłem się nigdy na takie, nie wiem, jakieś tam komiksy, gry i tak dalej. Nigdy czegoś takiego w moim życiu nie było w dzieciństwie, więc tylko dlatego pewnie jakoś te moje zainteresowania w inną stronę pobiegły, ale ja mam wielką cały czas jakby taką namiętność do tego opowiadania historii w jakiś taki magiczny sposób, w jakiś sposób baśniowy i wydaje mi się, że i w Święcie Ognia, i w poprzedniej książce to ta baśniowość gdzieś mocno występuje i ja bym na pewno nie chciał z niej zrezygnować, bo mi się wydaje, że to jest po prostu takie po prostu ładne opowiadanie historii, jeżeli ta historia wykracza poza ten nasz świat taki jeden do jednego, który widzimy za oknem. Ale jest w tym oczywiście głęboka logika i sens. Ja pewnie Państwo doskonale pamiętacie i znacie literaturę chociażby Gabriela García Márqueza i Realizm magiczny, gdzie to autor pokazuje, że tak naprawdę za codziennością ukrywa się kurtyna niezwykłości i te światy potrafią się w niesamowity sposób ze sobą splatać. Ciekawa rzecz. Może to właśnie zainspirowało czytelników, drodzy Państwo, w Petersburgu, bo 5 marca 2020 roku powieść Ślady przyniosła Jakubowi Małeckiemu wygraną w plebiscycie Czytający Petersburg w kategorii najlepszy zagraniczny pisarz, którego książki nie zostały wydane w przekładzie na język rosyjski. Ja się chciałem o to zapytać, bo to, że mało czytamy, to jeszcze jest pół biedy, ale że czytamy, czy uwielbiamy czytać pisarza, którego może nie rozumiemy albo kombinujemy, ale pewnie też chodzi o Polonię i o ludzi, którzy mieszkają w Rosji i świetnie znają język polski. Zdziwiła Cię ta nagroda? No szczerze, byłem, no, zareagowałem tak samo jak Ty, mówię, czy tam na pewno powinno być słowo nie? W sensie jakby... Ja też trzy razy czy ja na pewno jakby, czy to na pewno do mnie? I rzeczywiście byłem zdziwiony, ale to chodziło o to, że tam jest bardzo silna społeczność, która czyta po polsku. Ja pamiętam, że jak pojechałem na to spotkanie autorskie, to połowa czytelników była po prostu posługiwała się językiem polskim, połowa posługiwała się językiem rosyjskim, ale już się do tego trochę przyzwyczaiłem, bo byłem wielokrotnie zapraszany na jakieś wielkie festiwale literackie, na przykład nie wiem, w Indiach czy w Kanadzie, gdzie ja tam nie miałem w ogóle książek w tym języku. I często było tak, że ja byłem na jakichś spotkaniach z pisarzami z różnych krajów
I oni też jakby nie mieli książek przetłumaczonych na ten język w tym kraju, w którym byliśmy. I trochę się temu dziwiłem na początku, ale tamte spotkania autorskie wyglądają trochę inaczej. To jest coś na zasadzie takiej ciekawostki. Jakbyś, nie wiem, oglądał sobie wywiad z jakimś reżyserem, niekoniecznie musiałeś wcześniej widzieć jego film. I oni tak do tego trochę podchodzą, że przychodzą tam sobie na jakieś targi, trochę posłuchają, trochę pochodzą, gdzieś tam się porozglądają. Więc to nie był nigdy warunek taki konieczny, żeby ta książka istniała. Chociaż muszę przyznać, że ogromnie czekałem i marzyłem o tym, żeby jakaś moja książka była przetłumaczona na język jakiś tam inny, bo po prostu zawsze jakoś o tym marzyłem, ale jak miałem pierwsze spotkanie i ta książka naprawdę tam była i jakby nie musiałem się obawiać, że będę nominowany do nagrody, tam najlepszy pisarz, którego książki nie ma w tym kraju, to było to dla mnie takie przyjemne doświadczenie, że ta książka naprawdę jest. Nie? Drodzy Państwo, to jest też dla mnie fenomen. Dzisiejszy autor, który jest, pozwoli, że użyję tego słowa, z pokolenia młodszych, a nie starszych pisarzy, a jednocześnie macie Państwo idealne poczucie tego i świadomość, jak bardzo piękne konstrukcje stylistyczne, składniowe w języku polskim konstruuje Jakub Małecki. Rzeczywiście obcujemy z taką polszczyzną, śmiem twierdzić, najwyższych lotów, z precyzyjnie skonstruowanymi fabułami. Chciałbym cię zapytać o ten twój taki jakby background literacki. Jesteś tłumaczem, między innymi tłumaczem literatury z angielskiej. Jak ta się zaczęła twoja przygoda w ogóle z książkami, z literaturą, z tłumaczeniem? Bo śmiem twierdzić, że człowiek, który w ten sposób pisze, to albo miał genialną nauczycielkę, albo nauczyciela języka polskiego, albo przeczytał tysiące książek. Do tego, czego trzeba się nauczyć? No ja myślę, że jedynym moim nauczycielem pisania książek były książki. Ja po prostu od dziecka uwielbiałem czytać książki. Na początku to nawet mi się to kojarzyło jakoś tak z czymś dziwnym. Tak, nie do końca byłem pewien, czy to dobrze, że tak lubię czytać, bo nikt w moim otoczeniu nie czytał książek tak za bardzo. Tam chłopaki przed blokiem i tak dalej, no to raczej takie niebezpieczne rzeczy ich interesowały, nie książki. Więc ja nawet szczególnie się jakoś nie wychylałem z tym, że ja te książki tak bardzo lubię. I naprawdę to było coś takiego niesamowitego. Ja pamiętam absolutnie każdą okładkę książki, którą czytałem w dzieciństwie, którą, nie wiem, dostałem od rodziców i tak dalej. I to był dla mnie taki bardzo, bardzo ważny element świata. Z tym tłumaczeniem to było tak, że ja nigdy się ani nie czułem, ani nie czuję tłumaczem, bo jak już od paru, tam nie wiem, pięciu czy iluś lat tego w ogóle nie robię. Po prostu jak odszedłem z banku, to ja sobie próbowałem dzień wypełnić jeszcze jakimiś zajęciami oprócz pisania. Powiedz, czym się zajmowałeś w banku? Pracowałeś tam, tak? Jako? No wiesz co, na początku byłem tym takim mięsem armatnym, czyli siedziałem w garniturze i przede mną stała kolejka ludzi, którzy brali kredyty hipoteczne we frankach. Ja też wziąłem sobie. I w ogóle to jest niesamowite, bo mieliśmy mnóstwo różnych szkoleń i tak dalej. Ja się tym interesowałem. Ja w ogóle skończyłem studia na specjalizacji bankowość, jeszcze zrobiłem studia doktoranckie na specjalizacji bankowość, więc wydawało mi się, że ja się trochę na tym niby teoretycznie znam. A wziąłem kredyt hipoteczny w takim momencie, jakbyś sobie wziął wykres franka, jakbyś chciał w najgorszym momencie wziąć, to ja w tym wziąłem. I w sumie nie wiem, dlaczego to opowiadam teraz. No bo już nie pracujesz w banku, to możesz. Ale tak, więc zaczynałem od tych najprostszych rzeczy. W ogóle na studiach to roznosiłem ulotki dla banku i tak się wkręciłem do banku, że byłem bardzo aktywny w tym roznoszeniu, widocznie, że mnie tam zatrudnili później do innych rzeczy. No a później to już sobie siedziałem gdzieś tam w jakimś takim wieżowcu i analizowałem jakieś dane takie kredytowe i tam, czy ta firma może dostać kredyt, czy nie może dostać kredytu. Nie było to inspirujące na co dzień, wiesz, bo pytam cię o to, bo kiedyś mieliśmy możliwość rozmawiania z Wojciechem Chmielarzem, który przyjechał do Książnicy Podlaskiej. On powiedział, że piąta, szósta książka, jeśli ona zaistnieje na rynku i złapie swój flow i znajdzie swoich czytelników, no to można teoretycznie myśleć o rzucaniu pracy i życiu z pisania. Ale on mówi, że to była czwarta, piąta książka pisana przez niego, kiedy on jeszcze pracował, więc tutaj to fajna, mężna decyzja z twojej strony. Ale ja w ogóle po pierwsze nigdy się nie interesowałem tym rynkiem, a po drugie ja nie odchodziłem z banku z taką myślą, że ja chcę, nie wiem, zarabiać na pisaniu książek, bo ja miałem wtedy 6 czy tam ileś książek opublikowanych i one wszystkie udowadniały mi, że ja w ogóle to nie będzie nigdy coś, co będę mógł nazwać życiem zawodowym. Ja po prostu chciałem mieć możliwość tego, że jak sobie w wieku 50 lat pójdę na piwo z kumplem, to powiem, a wiesz, ja kiedyś zrobiłem taką fajną rzecz, przez rok sobie siedziałem w domu, pisałem książkę, super, nie? Jakby i jak tylko chciałem tego doświadczyć. Chciałem zobaczyć, jak to jest z tym pisaniem takim, że wstajesz rano i po prostu
tylko piszesz książkę. Więc... Zapalisz baksyla, teraz tak jest pewnie, prawda? To znaczy, że wstajesz z rana, narzucasz sobie rytm, włączasz komputer i uderzasz w klawiaturę, mówiąc kolokwialnie. Tak, no ja mam, myślę, że to, że ja ileś tam lat pracowałem w tych różnych bankach, to mi jakby pozostawiło we mnie takie przyzwyczajenie do takiej normalnej jakby pracy, że pracuję od rana tam do popołudnia, tak większość ludzi i staram się nie, żeby mi się to życie prywatne nie mieszało z tym zawodowym, bo wiem, że to wiele ludzi wpada w taką pułapkę, że wiesz, wstałem o 11 i coś tam obejrzą, jakiś serial, później właściwie o 20 się orientują, że praktycznie jeszcze nic nie zrobili i nie wiadomo, czy oni jeszcze pracują, czy już mają wolne, więc ja tak sobie jakoś staram się to dzielić. W sumie nie wiem już teraz, jakie było pytanie, ale nie wiem, może już... A to o takiej socjologii pisania to pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, może Państwo będziecie też mieli pytanie. Ja przyznam szczerze, że o Jakubie Małeckim tak głośno według mnie zrobiło się, ja o nim usłyszałem, kiedy miałem okazję kupić i przeczytać powieść Dygot. W przypadku tej powieści znalazłem w necie takie oto zdanie, porywająca opowieść o pięknie, o okrucieństwie polskiej prowincji. Tak jak usłyszałem to słowo prowincja, to tak sobie troszkę pomyślałem o nas, o Podlasiu. Państwo nie obraźcie się, że jak gdyby będę używał tego słowa, ale czasami łatki są sztucznie niesprawiedliwie do nas gdzieś tam przymocowane. Ale chciałbym się zapytać o fascynację prowincji, na przykład do województwa podlaskiego na Podlasie sprowadziła się Katarzyna Bonda, no ale tutaj ona jest związana z tym regionem. Tomek Sekielski mieszka niedaleko, bo na południu naszego regionu. Gdzieś tutaj pisarze orbitują, serial Kruk to Białystok i Podlasie. Tak się zastanawiam, co prowincja, nawet jeśli już tak nas nazwiemy, ma, czego nie ma, centralna Polska, środkowa Polska, znaczy ślepnąc od świateł dzieje się w Warszawie, ale akurat dzieje się na Podlasiu. Kurczę, nie mam chyba jakiegoś takiego większego przemyślenia na ten temat, bo ja te moje lokalizacje tych, w większości tych historii wybierałem na takiej zasadzie, że one mi gdzieś tam z serca wychodziły, bo miejscowości, które opisuję, nie wiem, w Saturninie, w Dygocie, w Rdzy, to są miejscowości, w których albo mieszkali moi dziadkowie, albo mieszkali moi rodzice, albo w których mieszka mój brat na przykład teraz. Więc ja sobie ich nie wybierałem na takiej zasadzie chłodnej kalkulacji, że okej, napiszę teraz o takiej miejscowości, bo to może się komuś tam spodoba, czy coś takiego. W ogóle nigdy jakoś tak nie analizowałem tego, o czym będę pisał, czy to się komuś spodoba. Tylko po prostu ja mam jedyną, bo wiesz, ja mam wykształcenie bankowe, ja w ogóle nigdy w życiu nie znałem kogoś, kto napisał książkę, ja w ogóle kompletnie nie miałem pojęcia, jak to się robi, co to się z tym robi i tak dalej. Ja mam jedyną tylko strategię pisarską i to jest szczerość, po prostu ja piszę o tych rzeczach, które mnie fascynują, których ja się boję, które mi się wydają wspaniałe, które mi się wydają jakieś tam, nie wiem, przerażające i to jest powód, dla którego, nie wiem, akcja większości książek toczy się, nie wiem, w jakichś małych miejscowościach na Kujawach albo w Kole, w moim rodzinnym mieście. I dlaczego, nie wiem, bohaterowie zawsze są tacy, nie inni, no to też jakby wynika to z mojego pewnie charakteru. Więc ja sobie tego tak nie prognozuję jakoś na, wiesz, na chłodno, że nie wiem, teraz słyszałem, że nie wiem, na Podlasiu jest nisza tam, więc to, nie wiem, będę miał bohaterkę z Podlasia, nie? To nigdy tak nie podchodziłem. Ja, wiecie Państwo, ja kiedyś tam Kowisem-Kielskiemu zadałem właśnie pytanie, bo jego powieść się zaczyna, jedna z powieści dziejących się na Podlasiu, od prostu młoda bohaterka znajduje od razu trupan. No, pierwsze trzy linijki to są zwłoki znalezione w stawie. Ja myślę sobie, no kurczę, chyba tak u nas nie jest. On mówi, nie, to jest oczywiście wszystko fabuła, to wszystko jest fikcją. Tak się właśnie zastanowiłem, czy w związku z tym, że mówisz o tym, że jesteś wesołym człowiekiem, a piszesz książki, które... Czy to ja właśnie powiedziałem, że taki, się wydawało, że jestem taki wesoły. Jestem tak, powiedzmy, pół na pół. A czy Danicy mówią o książkach smutnych? Ja mam do ciebie takie przekorne pytanie, bo kiedyś zapytałem Mariusza Kalinowskiego, taki tłumacz książki Jensa Lapidusa, Szybki Cash, taki bardzo znany. Ja o tym mówię, dlaczego Skandynawowie piszą takie trudne, dramatyczne, bolesne, okrutne książki, skoro żyją w kraju pełnym szczęśliwością. Mówię, że to jest kompensacja. Więc czy to jest też tak, że ty przewrotnik, twoje książki to pewna kompensacja właśnie tej takiej wesołego nastroju, wesołego ducha, no bo kiedy rozejrzymy się dzisiaj po świecie, no to tam jest mnóstwo cierpienia, mnóstwo bolesnych rzeczy, niesamowite ciężkie rzeczy dzieją się, nie wiem, 40 kilometrów stąd, tak, na naszej wschodniej granicy, więc umiejętność chyba dostrzegania tego to jest chyba szansa na to, żeby napisać dobrą książkę, czy dobrze myślę?
no to nie jest tylko pomysł na to, kurczę, dobra, no to napiszę jeszcze jedną smutną książkę albo jeszcze jedną, jeszcze jedną. To nie jest taki cyniczny zamysł twój, tylko gdzieś stąd nie, się nie, nawet sobie właśnie nie zdawałem sprawy z tego, że być może te wszystkie książki są tak odbierane czy inaczej. Ja mam zazwyczaj, nie wiem, jakiś pomysł, jakąś scenę w głowie, jakieś zdanie, coś mi nie daje spokoju i ja od tego zaczynam sobie, nie wiem, myśleć po prostu o jakiejś tam sytuacji, o jakiejś tam historii, nawet nie planując, że to będzie koniecznie książka. I później dopiero jak ja ją kończę, nie wiem, ktoś, pierwsza jakaś osoba, druga przeczyta, to ja się orientuję, że właśnie być może ta książka wyszła taka czy inna. Jakby ja nigdy ani razu nie usiadłem z zamiarem napisania jakiejś smutnej książki. To mi tak jakoś po prostu wychodzi, a z tym byciem wesołym czy z byciem smutnym, no to wydaje mi się tak zupełnie szczerze, że ja zawsze byłem człowiekiem w siebie wątpiącym bardzo mocno i nigdy nie wierzyłem w siebie za bardzo i być może to, że ja zawsze się wydawałem z zewnątrz wesoły, bo wiesz, jakbyś mnie zobaczył na studiach, to o gościu tam kurczę, to pije sobie wódeczkę i tańczy i śmieje się i w ogóle. Ale to była moja maska, za którą ja się ukrywałem, bo być może myślałem, że jak będę taki, to będą mnie ludzie bardziej lubić. Wiesz, że trzeba być raczej takim pogodnym, wesołym, więc wydaje mi się, że być może dopiero w książkach miałem odwagę pokazać, jaki jestem naprawdę, bo sobie pomyślałem, no dobra, no przecież nikt się nie zorientuje, że to jestem ja. Więc tak sobie myślę, że to pewnie te dwie twarze gdzieś równolegle istniała, być może ta, która była pod spodem, była jeszcze jakaś taka wyraźniejsza, tylko po prostu nikt nie widział. I w ogóle wydaje mi się, że w pisaniu fikcji jest wspaniałe to, że człowiek często może opowiedzieć więcej prawdy niż w prawdzie, bo jak gdybym miał napisać książkę o sobie, to bym się w większości rzeczy krępował, wstydził, bał i tak dalej opowiedzieć, a jak ja opowiadam o jakiejś bohaterce, która, nie wiem, ma 80 lat i jestem bezpieczny za jej plecami, nikt nie pomyśli, że to ja mówię albo myślę, to ona sobie może pomyśleć wszystko to, co ja i wtedy ja jestem bardziej szczery i mówię więcej prawdy niż właśnie w opowiadaniu takiej teoretycznie prawdy. Drodzy Państwo, myślcie nad pytaniami, ja jeszcze jedno zadam, a później oddam Państwu głos. Powiedz mi, jak zaistnieć, jeśli jest to jakaś dobra i skuteczna rada na polskim rynku wydawniczym, bo to jest, no, trzeba być raz dobrym pisarzem, pisać dobre książki, ale pewnie mieć trzeba też mnóstwo szczęścia, bo jak zajdziemy do księgarni, to tytułów są setki, dużo książek się w Polsce wydaje. I to jest też taki fenomen, bo te statystyki czytelnictwa delikatnie nam rosną, ale wciąż nie są jak gdyby super optymistyczne, a pojawia się mnóstwo książek, sami jesteśmy w stanie wydać książkę, posiadając tam kilka tysięcy złotych odłożonych, więc czy są jakieś takie dobre rady na to, by odnieść sukces? Pewnie trzeba napisać książkę i wysłać do wydawnictwa i liczyć na łódź szczęścia. Ja powiem że tak zupełnie szczerze, że dla mnie w pisaniu najprzyjemniejsze jest to pisanie. Ja czerpię satysfakcję z tego, jak zamykam wieczorem laptopa i mam wrażenie, że być może napisałem coś bardzo ładnego. Ja nie czerpię satysfakcji później z tego, co się dzieje wokół moich książek. Ja wręcz czuję się skrępowany tym, jak jestem gdzieś, wiesz, w centrum uwagi i tak dalej. To nigdy nie był jakby mój świat. I jeżeli ja bym miał komuś coś radzić, to bym komuś radził, żeby w ogóle się nie starał zaistnieć, tylko żeby pisał sobie po prostu książkę. I żeby miał normalną pracę, która mu pozwoli, nie wiem, sobie kupić chleb i cokolwiek, a żeby książki traktował jako coś, co robi z serca, a nie dlatego, że chce zaistnieć. No jakby wydaje mi się, że to jest zupełnie jakby postawienie sprawy na głowie, bo literatura jest czymś tak trudno uchwytnym i tak nieprzewidywalnym, że ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ten Dygot tak się stał taki popularny w pewnym momencie. Przecież równie dobrze, nie wiem, mógł w ogóle się nie stać popularny i jest mnóstwo książek, które są wspaniałe, które ja czytam i sobie mówię, kurczę, przecież nikt o tej książce nie słyszał, a często są popularne książki, które, no nie wiem, gdzieś tam z mojej perspektywy trudno mi zrozumieć, dlaczego takie są, więc ja bym w ogóle tego nie łączył, to znaczy napisanie dobrej książki, nie wiem, i odniesienie sukcesu rynkowego, to są dwie zupełnie różne rzeczy, często ze sobą kompletnie niezwiązane. Więc ja bym po prostu się skupiał na napisaniu książki, ale po prostu nie starając się zrobić jakiś tam, nie wiem, tak jak powiedziałeś, odnieść jakiegoś sukcesu, bo ja też na przykład ja o sobie myślę, że ja pewnie za parę lat będę, nie wiem, coś innego robił, bo trudno mi sobie tak wyobrazić, że ja na pewno będę zawsze miał jakiś pomysł na opowiedzenie jakiejś z serca, kurczę, takiej osobistej historii. Może mi się te historie skończą.
Więc traktuję to jako coś niezwykłego, co mi się przydarzyło, ale ja sobie nie zakładam, że ja będę pisarzem teraz zawsze, bo to jest coś, czego się jakoś, ja przynajmniej nie potrafię tak sobie założyć, że teraz przez 20 lat będę pisał sobie książki. Jak mnie nic nie będzie tak porywało za 2 lata do opowiedzenia, no to może nie będę na siłę nic wymyślał. Nie? Wiesz co? Proszę Państwa, może ta szczerość, o której mówi Jakub Połecki, to też jest ten fakt, o którym powiedziała Joanna Pachła, to jest ten cytat, który ja przytoczyłem na początku mojej wypowiedzi, która powiedziała, że Jakub Połecki nie pisze książek, tylko pisze emocje, mówi o emocjach. Więc może właśnie tutaj tkwi ta szczerość i naturalność. Drodzy Państwo, czy są jakieś pytania w międzyczasie? Tutaj koleżanka podejdzie z mikrofonem. Później pod koniec spotkania także internauci będą mogli wysłać przez mojego messengera pytanie do Jakuba Połeckiego. Bardzo proszę. Jak zawsze pierwsza. Cześć Jakubie. Ja mam takie do ciebie pytanie, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, że ty dla nas, czytelników, jesteś taką niezwykłą postacią, że my jakby autorów uważamy za niezwykłych ludzi. I to, co nas w tym przekonuje, jest też to, że ty piszesz o zwykłych ludziach. I czy myślałeś kiedyś o tym, żeby napisać książkę o takim bohaterze, o człowieku, którym ty kiedyś byłeś, czyli o tym bankowcu? Czy masz taki pomysł? A jeżeli nie, no to mam też takie dodatkowe pytanie, czy już wiesz, kim będzie bohater kolejnej książki? Na tą pierwszą część pytania odpowiedź już mi nie. Na tą drugą... Tak, chodziła mi przez długi czas po głowie taka myśl, taki pomysł, ale ja nie wiem, czy w ogóle to da się zrobić, czy to się sprawdzi, czy to w ogóle będzie coś, co mnie będzie dalej tak interesować w przyszłości. Ale wyobraziłem sobie coś na zasadzie jądra ciemności, tylko w świecie właśnie jakiejś takiej korporacyjnej bankowości, gdzie wchodzisz na przykład jako dobry człowiek, ale nie możesz być teoretycznie dobrym człowiekiem. Musisz być bezdusznym, jeżeli chcesz w ogóle pracować w czymś takim. I wyobrażałem sobie historię, która się zaczyna od czegoś takiego i brnie w jakiś taki ciemny zakamarek tego całego świata, ale na razie nigdy nie zaciekawiło mnie to na tyle, żebym próbował w ogóle się nad tym jakoś zastanawiać. Tylko tak, z tego doświadczenia bankowego tak coś takiego mi zostało. I w ogóle pierwsze opowiadanie, które moje zostało opublikowane, jakiś taki konkurs w internecie wygrałem tym opowiadaniem i od tego się zaczęło w ogóle, bo wydawnictwo, które mi wydrukowało to opowiadanie, zadzwoniło do mnie po pół roku i powiedziało, że to opowiadanie im się podoba bardzo i że oni by mi chcieli jakąś, jeżeli ja bym coś kiedyś dłuższego napisał, to żeby mi wysłał. I to pierwsze opowiadanie było o mężczyźnie, który zaczyna do umów kredytowych dopisywać różne śmieszne rzeczy, bo się zorientował, że nikt nie czyta umów kredytowych. Bo naprawdę nikt nie czyta, jak na przykład moja umowa kredytowa 30 stron maczkiem, bo kredyty hipoteczne takie umowy miały, nie wiem jak teraz, no to naprawdę nikt tego nie czyta, bo to by musiał tam, nie wiem, 1,5 godziny siedzieć, tylko to czytać. Więc mężczyzna zaczął wpisywać jakieś takie śmieszne rzeczy, że na przykład pan Jan Nowak zdaje sobie sprawę tego, że ma stanowczo zbyt duże wąsy i przysięga, że je na przykład zgoli do 31 grudnia. Nie? I w pewnym momencie zaczął wpisywać takie rzeczy trochę już przegięte, czyli na przykład, że na mocy niniejszej umowy państwo kowalscy sprzedają również duszę pracownikowi, który ich obsługuje. I zaczyna się właśnie dziać coś dziwnego. No i to była właśnie historia, którą taką pierwszą, większą napisałem. I to było to opowiadanie właśnie, które wysłałem na jakiś konkurs, pamiętam. I więc to, no coś tam już tak liznąłem tego, tak, liznąłem tego tematu. A co do tego następnego pytania, to wiem, ale chciałbym jeszcze nie odpowiadać. To znaczy, ale mogę powiedzieć, że na pewno, jeżeli to, co sobie teraz, nad czym sobie pracuję, jeżeli to się uda i to dokończę, to nie będzie to historia, w której ktoś będzie pełnił jakąś wiodącą rolę, że bohaterem będzie nie jedna postać, tylko będzie coś jakby innego trochę. Mam na imię Agnieszka. Bardzo dziękuję Panie Jakubie za Pańskie książki. Ja uważam, że one nie są smutne, one są poruszające, a to dla mnie bardzo duża różnica. O, super, to ja właśnie będę tego używał określenia od dzisiaj. Tak, naprawdę poruszają. Jak przeczytałam Saturnina, to zamknęłam okładkę i czułam się jak po takim dobrym teatralnym spektaklu, z taką dużą wdzięcznością, poruszeniem właśnie. I to chyba moja najbardziej ulubiona książka z tych, które czytałam Pańskich. I mam dwa pytania, a w zasadzie trzy.
Pierwsze dotyczy właśnie Saturnina. Ślady tej historii znalazłam w śladach właśnie. I dlatego chciałam zapytać, ile czasu pan chodził z tą historią i ile czasu pisał pan tę powieść? To jest pierwsze pytanie. I nie wiem, czy zadać dwa następne, czy zaczekać, aż może pan opowie. Może bym się nie pogubił. Rzeczywiście mało ludzi na to zwróciło uwagę, ale pierwsze opowiadanie w śladach opowiada historię tego samego człowieka, którego historia opowiada cała powieść pod tytułem Saturnin. W inny sposób i jakoś zupełnie jak z innej perspektywy, ale to jest ta sama postać, która tam występuje. Ja po prostu miałem przez długi czas jakąś taką fascynację, obsesję na punkcie tego mężczyzny, który był bratem mojej babci i w ogóle w wieku 20 lat wyszedł z domu, poszedł tam na wojnę i nigdy go nikt nie widział i nie wiadomo, co się z nim stało. Więc trudno mi powiedzieć, jak długo ja pracowałem w ogóle nad tą książką, bo nie wiem, jak to trochę mierzyć, bo dużo wysiłku włożyłem w to, żeby spróbować czegokolwiek się o tym mężczyźnie dowiedzieć. Chodziłem do Czerwonego Krzyża, oni sprawdzali dla mnie różne takie, bo jest cały dział, który się zajmuje poszukiwaniem osób. Ja myślałem, że jak pójdę tam, to mnie uznają za jakiegoś wariata, że szukam gościa, który w 1939 roku wyszedł z domu. Oni totalnie jakby na co dzień zajmują się takimi rzeczami. Jest cały dział, który takich ludzi szuka z dalekich jakichś tam zakamarków w przeszłości. No ale niestety nic się jakby nie udało znaleźć im. Szukałem w Bibliotece Narodowej wszystkich materiałów na temat tego pułku, w którym on służył i tak dalej. Tam trafiłem w ogóle na imię Saturnin i stąd się wzięło to imię głównego bohatera. Natomiast pewnie książkę pisałem tak około roku, tak mi się wydaje, ale trudno mi zliczyć ten czas tego myślenia o niej, tego szukania tych wszystkich materiałów i nie wiem, czytania tych pamiętników tej mojej babci i tego brata, bo to jest takie trudno mierzalne również dlatego, że ja na przykład uważam, że jak ja siadam do napisania książki, to ja właściwie już muszę wszystko wiedzieć i tylko teraz później jakby z jednego miejsca do drugiego miejsca gdzieś tam przenosić przy pomocy słów. I trudno mi powiedzieć, że na przykład dzisiaj wieczorem pracowałem 2 godziny leżąc na kanapie się zastanawiając. Ja tak trochę trudno mi tak to zmierzyć, ale praktycznie każda ta historia, a Saturnin na pewno, sięga dużo, dużo dalej wstecz niż to samo siedzenie przy biurku i pisanie. Więc tak jak odpowiadając na pani pytanie, no to pewnie około roku siedziałem i pisałem, ale wcześniej tam dużo tego wysiłku włożyłem w takie właśnie układanie tej historii, właśnie próbowanie znalezienia czegoś na temat tego Tadeusza. Drugie jest, nie wiem, trochę może niedyskretne, ale może się pan podzieli. Jak pan pracuje nad konstrukcją książki? No bo jest tam historia, a jednocześnie te konstrukcje pańskich powieści są przemyślane. Czy jest to pańska praca, czy współpraca z redaktorem? Jeżeli się zechce pan podzielić, panie. Ja mam jakąś taki zwyczaj, to też wynika z tego, że mam taki charakter, że to wszystko robię sam. To znaczy nikt w wydawnictwie, nie wiem, moja żona, jakby nikt nie wie, o czym ja w ogóle piszę książkę, ile ona będzie miała stron. Ja nigdy nie podpisuję umowy z wydawnictwem. W ogóle jakby staram się właśnie być w tym tak zupełnie sam, więc oczywiście z redaktorką pracuję, jak już tą książkę wyślę i tam ona wymaga jakichś tam poprawek i tak dalej. Natomiast ta konstrukcja, ja sam jako czytelnik uwielbiam książki, które są inaczej skonstruowane, które mnie zaskoczą tym, jakie one są, a nie tam, co się w nich dzieje. I mi zależy na tym, żeby je opowiadać w trochę taki nietypowy sposób. Ale ta konstrukcja zazwyczaj jakoś tak sama mi przychodzi. Wynika z tego, o czym jest ta książka. Czyli na przykład w śladach wiedziałem, że to będzie zbiór tylu życiorysów, że one będą się jakoś tam zazębiać i będą opowiadane osobno. W Saturninie na przykład było tak, że właśnie to było dosyć nietypowe, bo ja zazwyczaj piszę książkę tak, że piszę od pierwszej do ostatniej strony w tym samym tempie, w którym czytelnik będzie to czytał, żeby jakby wiedział, nie wiem, że jak kończę ten rozdział w taki sposób, w takim nastroju, to w jakim nastroju zaczynam następny rozdział i tak dalej, żeby to wszystko było takie spójne. A w Saturninie to była jedyna książka chyba, którą inaczej pisałem, czyli pisałem osobno te wszystkie fragmenty, czyli chyba w ogóle zacząłem od tych fragmentów z przeszłości, całą tą historię tego wojennego doświadczenia tego Tadeusza. Później chyba listy pisałem, później tą część współczesną, że wszystko było osobno i dopiero później się zastanawiałem, jak to złożyć.
Bardzo dziękuję. I trzecie, odważam się zadać, dlatego że kupuję pańskie książki w przedsprzedaży i naprawdę jestem wielką fanką. Jak pan sobie radzi z krytyką? Bo czytałam niepochlebną opinię o Święcie Ognia Wojtka Szota i nie tyle to mnie poruszyło, co poruszyła mnie opinia jednej z czytelniczek tej opinii, która napisała, że sama ma porażenie mózgowe i że ma ogromny żal o infantylizowanie bohaterów takich. Chodzi o jej język, o to, że jest dorosłą bohaterką. Jak pan sobie z tym radzi w ogóle, kiedy słyszy pan? Czy może pan tego nie czyta? Znaczy, wiem to teraz od pani, że ktoś tak napisał. Ja od 3 lat nie czytam w ogóle recenzji swoich książek. Prawdopodobnie dlatego, że kiedyś czytałem wszystkie i próbowałem z nich coś dla siebie na przyszłość wyciągnąć. Ale było mnóstwo takich sytuacji, to mi nawet ostatnio w jakimś wywiadzie w radiu jakaś prowadząca powiedziała, że przeczytała mi 2 recenzje z polityki napisane przez tą samą osobę moich 2 kolejnych książek. I chyba w 2017 roku ta osoba napisała, że no super, fajnie, bardzo, bardzo ładnie i tak dalej, tylko no czemu znowu ten taki realizm magiczny, czemu ta baśniowość, to już by można spróbować czegoś innego. I w recenzji kolejnej książki za rok napisała, że no super, fajnie, bardzo ładnie i tak dalej, tylko no szkoda, że tym razem tego realizmu magicznego trochę zabrakło. Ja jakby mając tych recenzji mnóstwo, a też opinii od czytelników i tak dalej, no jakby stwierdziłem, że to mi do niczego nie służy, bo żadnego logicznego wniosku z tego nie wysnuję. Jedynie coś mógłbym się tym przejmować, więc staram się tego nie robić. I myślę, że też bardzo często jest tak i jakby to nie mówię w obronie swoich książek, bo ja nie mówię, że w ogóle bym nie chciał ich bronić, bo być może nie wiem, to, czy w tej czy w innej mi wiele rzeczy się nie udało, czy nie wyszło, czy zrobiłem coś niezręcznie. Natomiast czasami spotykałem się z opiniami, które na przykład jeżeli w mojej książce występuje baletnica, to jest opisana konkretna baletnica, która, z którą ja rozmawiałem i te jej doświadczenia są prawdziwe. I na świecie jest mnóstwo baletnic, które stwierdzą, że one przecież zupełnie inaczej ich życie wygląda. One zupełnie inaczej do tego podchodzą, towarzyszą im zupełnie inne uczucia i tak dalej. Nie ma książki o balecie, tylko książkę o jednej dziewczynie, która tańczy, która jest prawdziwa. W przypadku tej Nastki, ja książkę, znaczy no po pierwsze sam miałem te doświadczenia, o których wcześniej mówiłem, ale ja ją konsultowałem z osobą, która się na co dzień przez 8 godzin dziennie zajmuje tylko takimi dziećmi. Dziewczynkami, kobietami, dorosłymi osobami i takimi ludźmi, więc jakby to jest wiarygodne, ale nie z perspektywy każdego, który cierpi na dany rodzaj jakiegoś tam schorzenia, bo to jest takie spektrum szerokie, że tych doświadczeń jest bardzo, bardzo dużo i one mogą być różne. Natomiast też jakby już się dawno pogodziłem z tym, że bo zawsze mi w wydawnictwie mówili, że ja mam zatrważającą liczbę tych pozytywnych reakcji, takich ciepłych, serdecznych i tak dalej. I natomiast jeżeli nawet to jest 99,5% tych pozytywnych reakcji, to jeżeli książkę czyta, nie wiem, 50 tysięcy osób, to tych negatywnych dalej będzie bardzo, bardzo dużo. Te 0,5% to i tak będzie bardzo dużo po prostu ludzi, którym się ta książka nie spodobała i myślę, że po prostu na to nie ma metody. Trzeba się z tym pogodzić, że po prostu czasami jest tak, że komuś się książka nie podoba i tak dalej. I ja staram się do tego podchodzić tak no, zdroworozsądkowo. Ani nigdy w życiu się z nikim nie kłóciłem o żadne recenzje, nie spierałem się z jakimiś opiniami. Jeżeli czytelnik mówi, że moja książka jest słaba, to ma rację. A inny, jeżeli mówi, że jest dobra, to też ma rację, bo to są po prostu 2 opinie. Ja na przykład, nie wiem, kiedyś nie lubiłem masła i mówiłem, że masło jest obrzydliwe. No i ono było dla mnie obrzydliwe, ja miałem rację, ale na przykład moi bracia uwielbiali masło. I jakby wszyscy mieliśmy rację, więc myślę, że trochę na tej zasadzie staram się do tego podchodzić. Drodzy Państwo, pozwolicie, że przeczytam kilka pytań od internautów. Wspólne pytanie od kilku osób, które pytają Pana o to samo, o rytuały pisarskie. Czy ma Pan rytuały pisarskie? Czyli no, o poranku pan pisze, albo wieczorem, przy herbacie, przy kawie, przy czymś mocniejszym, albo przy czymś słabszym, itp., itd. To ja sobie już dodaję.
Nie, no właśnie żałuję, że nie mam nic takiego, żebym mógł powiedzieć, że coś, wiesz, na przykład, nie wiem, piszę wyłącznie w różowych spodniach na przykład, nie, bo w innych mi się fatalnie myśli. Nie mam nic takiego szczególnego. Jest jedna rzecz, którą lubię robić, jak jestem w Warszawie przez cały dzień, to sprawia mi wielką przyjemność to, że na przykład sobie wsiądę na rower i pojadę do kawiarni na 2 godziny popracować w ciągu dnia. Bo ja jeszcze cały czas trochę nie wierzę w to, że ja mogę to zrobić, bo ja pamiętam, jak chodziłem w garniturze do banku i tak dalej. I to, że ja mogę sobie pójść do kawiarni i tam sobie popracować, to jest dla mnie czymś takim niezwykłym, więc to byłaby taka jedyna może odrobinę ciekawa rzecz, którą robię, ale nic innego nie sobie teraz nie potrafię jakoś tak w... Może sobie powinienem w ogóle wymyślić coś i tak później na przykład trochę kłamać, że na przykład, nie wiem, moczę nogi sobie w spirytusie zawsze czy coś. Ale no nie mam nic takiego. Okej. Okay. Drodzy Państwo, jeszcze jedno pytanie, które ja chciałem zadać, a przysłał internautka, pani Justyna. Chciałby pan zobaczyć którąś ze swoich książek na srebrnym ekranie, jeśli tak, to którą? Ja wiem, że prawa do Świętego Ognia już kupiła wytwórnia Opus Film. Proszę wybaczyć, chyba Horyzont, prawda, został sfilmowany. Znaczy zostanie. No, znaczy, no jasne. No jest tam, tak. Szczerze mówiąc, mi na tym jakoś szczególnie nie zależy. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ja sobie zawsze marzyłem o tym, żeby moje książki były na przykład tłumaczone na języki obce, bo wydawało mi się, nie wiem dlaczego, ale zawsze sobie wyobrażałem, że stoi jakiś taki, siedzi jakiś taki koniecznie łysy, zgarbiony mężczyzna i czyta mnóstwo takich manuskryptów i mówi sobie, o, to chcę wydać, nie? I sprawia mi ogromną przyjemność, że nie wiem, w Macedonii, w nakładzie pewnie, kurde, nie wiem ilu, ale pewnie jakimś bardzo niewielkim, ukazała się teraz właśnie w tym tygodniu moja książka, a przecież mogli wydać każdą inną z całego świata. Dlaczego wybrali moją, nie? Więc to mi się zawsze tak marzyło i z tego jestem bardzo zadowolony. Natomiast ja się na filmach ani nie znam, ani jakby ten świat mnie kompletnie nie interesuje. Tam czynniki pozamerytoryczne odgrywają często dużo większą rolę niż, nie wiem, scenariusz i tak dalej. Więc ja się temu tak przyglądam z boku. To znaczy, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że właśnie tam jest jakiś producent zainteresowany coś tam, no to oczywiście fajnie i tak dalej, ale ja nie śledzę tego, co się dzieje z tymi filmami teraz. To znaczy, wiem, że Horyzont napotkał mnóstwo problemów związanych z pandemią, bo poprzedni film tych producentów, czyli Sala Samobójców Hater, wszedł do kin tuż przed zamknięciem kin. No i jakby okazał się katastrofą finansową, więc ich kolejna produkcja, czyli Horyzont, została gdzieś tam wstrzymana, zblokowana i cały czas czekamy. A Święto Ognia podobno ma być kręcone wiosną. Ma to robić pani Kinga Dębska, czyli ta od filmu Mojej córki krowy, czy teraz była Zupa nic w kinach niedawno. No i to jest tak, że no, nie wiem, Kinga Dębska do mnie dzwoni co jakiś czas i tam mi mówi coś, no i jakby ja się z tego cieszę, ale to nie jest tak, że jakoś ja na przykład, nie wiem, o to zabiegam, czy się tym interesuję. Ja się całą energię wkładam w to, żeby pisać jak najładniejsze książki, a to, co się dzieje wokół nich, to jest jakby taki miły dodatek, ale nic poza tym. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie, ja je przeczytam. Kompletnie nie rozumiem tego pytania, wiem, o co w nim chodzi, wykazując się totalną ignorancją. Ale je zacytuję. Czy zdarzyło się panu, że ktoś pana pomylił z Robertem Małeckim i czy myśli pan o napisaniu kryminału? Jest autor, tak? Tak, jest autor kryminałów, tak. Miałem taką sytuację. Któregoś dnia zadzwonił do mnie telefon i taka trochę zmartwiona pani mówi: panie Jakubie, mam taką bardzo nietypową sprawę, bo przelaliśmy panu kilometrówkę pana Roberta Małeckiego, jestem z wydawnictwa poznańskiego i czy by mógł pan oddać? Bo nie mieli mój numer konta, bo kiedyś coś tam ich robiłem, jakieś tam, nie wiem, coś tam ich robiłem. No i powiedziałem, że dobrze i sprawdziłem, rzeczywiście tam była kilometrówka dla Roberta Małeckiego i co. A ostatnio na spotkaniu autorskim jakaś pani mi przyniosła jego książkę do podpisu. Powiedziałem, że jakby mogę z przyjemnością, nie wiem, co, no to ten pan Robert, ale ona się ostatecznie cofnęła, że nie chciała tego wpisu. No, także ja się z nim kiedyś spotkałem na jakichś tam targach książki i on mi mówił, że on ma, zdarza mu się tak dosyć gdzieś tam regularnie coś takiego, że właśnie ktoś go ze mną myli. No, to jest pewnie nieuniknione, no, nazwisko mamy jednak dosyć podobne. Drodzy Państwo, czy macie Państwo pytania? Jeśli tak, to bardzo proszę. Tu koleżanka podbiegnie z mikrofonem.
Ja bym chciała jeszcze troszeczkę podrążyć ten niewygodny temat, bo czytając tę książkę ostatnio odniosłem wrażenie, że ta główna bohaterka jest albo dzieckiem we wczesnej podstawówce, albo jest osobą z jakimś lekkim upośledzeniem intelektualnym. No natomiast okazuje się, że nie, że jest to dorosła kobieta w intelektualnej normie. I jak to się ma do tego, o czym mówił pan wcześniej, że chciał pan tą konkretną chorobę odczarować? Bo tam nawet ja to wprost gdzieś napisałem w pewnym momencie, że bo w ogóle cała relacja sióstr wzięła się z tego, że przeczytałem artykuł o dwóch siostrach, z których jedna miała takie marzenie i była niepełnosprawna, żeby ją wnieśli na jakąś górę w Tatrach i jakaś grupa wolontariuszy ją wniosła na tą górę w Tatrach i w tym artykule było napisane, że szła z nią siostra, bo tylko ona rozumie to, co ta dziewczynka mówi. I jak rozmawiałem z tą specjalistką, która się zajmuje tymi dziećmi i jak oglądałem całe mnóstwo wywiadów i całe mnóstwo materiałów na ten temat, to często zdarzało się opisy przypadków, w których sam fakt, że ktoś przez 7 lat nie kontaktuje się ze światem przy pomocy mowy, czyli nigdy nie rozmawia na przykład z nikim, nie ma możliwości wyrażania swoich myśli, zapytania kogoś o coś i tak dalej, powoduje, że jakby te 7 lat ci się trochę odejmowało od twojego wieku. Nie w każdym przypadku tak jest, ale czasami tak się zdarza. I po prostu u tej mojej bohaterki tak było. I tam chyba nawet gdzieś wprost to napisałem, że jakby ona przez to, że nie miała kontaktu ze światem przez tak długi czas, to trochę jest jakby w swoim wypowiadaniu się młodsze, no bo fizycznie jest normalne, tam jest gdzieś mowa o jakimś tam pożądaniu i tak dalej, więc no, takie przypadki są i to jest jeden z tych przypadków. Ja nie opisywałem, tak jak mówiłem wcześniej, każdej dziewczynki czy każdej kobiety, która na coś takiego choruje. To jest jakby tylko jeden przypadek i takie są po prostu. Poza tym to jest fikcja literacka, to jest powieść, tak? To nie jest opatrzona tytułem reportaż, dokument, prawda, to zawsze nie, można. No, ale to też jakby tak, trzeba mieć pewną świadomość tego faktu. Mhm. Zawsze to powinno być wiarygodne, ale no jakby, tak mówię, ja to miałem sprawdzone, skonsultowane po 100 razy i jakby taka, istnienie takiej bohaterki jest jak najbardziej możliwe i takie bohaterki na świecie istnieją. To jeszcze, drodzy Państwo, pytanie od Marty. To jest koleżanka moja z księżnicy, która załatwiła mi wszystkie książki do wypożyczenia Jakuba po znajomości, żebym mógł przeczytać albo wrócić do nich. Więc zadam to pytanie. Bardzo nurtuje mnie, skąd wziął się pomysł na powieść Józef, szczególnie pomysł na postać kozła. Trzeba wrócić pamięcią. To było tak, że jeszcze pracowałem w banku i pojechałem na weekend z moim bratem i ze znajomymi nad morze. I tam był taka rozrywka w postaci takiego dmuchanego banana, na którym dzieci jeżdżą motorówka ciągnie tego banana i tam dzieci jakieś siedzą. I pamiętam, że ja skorzystałem z tej rozrywki, ale byłem rozczarowany niską prędkością, z jaką się poruszaliśmy i wołałem do tych panów w motorówce, żeby przyspieszyli. Jakby ostatecznie stało się tak, że ja sobie odłupałem kawałek nosa na tym bananie, o rączkę od tego banana. No i tam było cudowanie, żeby te dzieci nie widziały, bo tam na brzegu mamy z dziećmi w kolejce, a ja tam cały zakrwawiony i tak dalej. Więc ci panowie mnie nakryli taką szmatą w tej łódce, wypuścili mnie gdzieś tam z boku i tak dalej. Jak przyszedłem następnego dnia, przyjechałem do Poznania i poszedłem do pracy, to umowę kredytową ze mną podpisywał akurat jakiś lekarz. I mówi, o Jezu, ale pan to ma poważnie nos złamany, nie? A ja pamiętam, że miałem tak oczy trochę szerzej rozstawione niż zwykle i taką gigantyczną rzecz po środku zamiast nosa. I on mówi, nie, wszystko w porządku, podpisujemy tutaj tego. Ale on jakby nie dał mi nawet, znaczy podpisaliśmy chyba tą umowę, ale mnie natychmiast wysłał do swojego jakoś tam kolegi, do szpitala. I ja tam przeszedłem operację, tam łamania ponownego tego nosa i tak dalej. I przez długi czas leżałem na sali z mężczyzną, który w kółko czytał książki Konrada. Dzień i noc. I to było niesamowite w nim, bo on jakby wręcz próbował uciekać od rzeczywistości w te książki. Że to, on kończył na przykład te krótsze, nie wiem, Smugę cienia czy Tajfun i później widziałem, że za parę dni znowu to czyta. To jakby nie chodziło mu o to, żeby ją przeczytać, tylko żeby tam w niej być.
I długo mi chodziło później po głowie opisanie kogoś takiego, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. No i ostatecznie, jak napisałem tego Josepha, to też wiedziałem, że na koniec sobie tego Konrada na kogoś wymienię, kto będzie mi pasował do tej powieści. No ale ten Konrad mi pasował akurat idealnie, więc go zostawiłem. A Kozioł mi się wziął sam z tego, że jak opisywałem, jakie rzeczy w młodości ten chłopiec, mężczyzna w szpitalu wspomina swoje dzieciństwo, jak on był chłopcem, odkrył w sobie talent rzeźbiarski i rzeźbił sobie z jakichś tam klocków drewna jakieś potworki. Ja po prostu kolejne opisywałem i któryś z nich był tym kozem i on zaczął, wydawało mu się, że on za nim chodzi, więc tak jakoś to wyszło samo z tym kozem. Proszę Państwa, świetna pamięć, no, prawda? Pytanie. Macie Państwo, tak? To ja chciałam jeszcze zapytać. Jak tak Pana słucham, Panie Jakubie, to się spodziewam, jaką odpowiedź usłyszę, ale ciekawość jednak mam. Pan, który prowadzi rozmowę, mówi, że Pańskie książki są powieściami obyczajowymi. Czy Pan tak samo myśli o swojej literaturze, czy nie? Jakoś nie myślę o niej w sensie przymiotnikowym. Ja bym chciał, żeby właśnie ten przymiotnik trudno było na nie znaleźć, żeby one były powieściami, po prostu powieściami. To znaczy, miałem takie zawsze małe marzenie, żeby na przykład jak bibliotekarz albo księgarz dostaje jakiś tam zestaw nowych książek i wyciąga moją, to taki załamany, o kurs, no i nie wiadomo, gdzie to położyć, nie? I zawsze mi się marzyło, żeby tak te książki moje były klasyfikowane, żeby był na przykład taki regał, nie wiem, w Empiku, a z tym to już naprawdę do cholery nie wiemy, co zrobić. I na przykład ja tam, sam ja. Więc raczej nie zastanawiałem się nigdy nad tym, czy one są obyczajowe. To ja jeszcze jedno pytanie zadam od Marty i od internautki. Czy planuje Pan napisanie takiej powieści czysto fantastycznej? Ja myślę, chodzi o to, nie wiem, z której pojawiają się smoki, gobliny, skrzaty, hobity i inne baśniowe stwory. Nie. Nie, znaczy ja jeżeli planuję, to planuję napisanie jeszcze jednej książki. Nie zastanawiam się nad tym, czy cokolwiek. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, piszę raczej takie książki bardzo osobiste i nigdy nie miałem przyjemności spotkać trolla ani goblina, więc póki co nie mam ochoty o nich pisać, ale tak jak mówię, jeżeli myślę o przyszłej książce, to najwyżej o tej najbliższej. Tak, bardzo proszę, jeszcze Pani miała pytanie, chyba tak, podnosi rękę, czy nie? Może ktoś się podrapał. O, proszę, jeszcze tutaj mamy dwa pytania. Mhm. Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie a propos tych spotkań autorskich, bo mieliśmy przyjemność rozmawiania online. Co jest dla Ciebie lepsze? Czy coś Cię ładuje na przykład, takie spotkanie tutaj z nami na żywo, czy takie spotkanie w kapciach ze swojej własnej kanapy, czy jakby masz tą bardziej ulubioną formę spotkania z fanami? Znaczy powiem tak zupełnie szczerze, ja jestem skrępowany na jednej i na drugiej i to nigdy nie było coś, w czym ja się czuję dobrze, w sensie ja zawsze cierpiałem na bardzo silny lęk przed w ogóle wypowiadaniem się publicznym. Także to, że ja w ogóle jakoś daję radę uczestniczyć w tym, to jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Ale rzeczywiście, jeżeli już mam to robić, to wolę, jeżeli to jest na żywo, bo wtedy ta rozmowa jest trochę inna, to znaczy jak, nie wiem, powiemy coś równocześnie, to się samo jakoś układa, a w takiej, wiesz, internetowej, bo my chyba ze trzy razy rozmawialiśmy, prawda, to czasami jest tak, że nie wiem, że coś ci się zerwie, coś nie słyszysz i zawsze ta rozmowa taka na żywo jest bardziej przyjemna, chociaż jak mówię, przyznam szczerze, że miałem pierwsze doświadczenia, to jakby straszne, bo ja najpierw zawsze odmawiałem wszelkiego rodzaju zaproszenia, jak dostawałem, czy jakieś propozycje, no to bo mówiłem, że nie wiem, jestem chory albo że, nie wiem, jestem gdzieś bardzo daleko za granicą. I jak na pierwsze spotkanie się zgodziłem pojechać w przypływie jakiejś, nie wiem, fałszywej, chwilowej odwagi, to pojechałem tam, pamiętam, że to było w Cieszynie pod granicą i chyba miałem 500 kilometrów tam. Pojechałem tam z żoną i
byłem tak przerażony tym, że na 16 mam iść na to spotkanie autorskie, że zamknąłem się w hotelu, wyłączyłem telefon i odczekałem 2 godziny, jak była już 18, już było po wszystkim. Nie dałem rady po prostu tam pójść. I wiedziałem, że czeka mnie ogromny wstyd, że jakby będę się musiał tłumaczyć i tak dalej, ale ja nie byłem w stanie w ogóle tego zrobić. I drugie moje doświadczenie było niewiele lepsze, bo wychodził taki zbiór opowiadań jakichś takich młodych autorów i ja byłem w tym zbiorze i pani redaktorka chciała, żebyśmy wszyscy pojechali na jakieś spotkanie autorskie. Ja mówię, że pani Kasia, ja nie dam rady, że w ogóle ja się nie nadaję kompletnie do tego. A ona mówi, ale wiesz co, no będzie, jest 10 autorów, 9 ich jest i byłoby super, gdybyście byli wszyscy, nie? Jak chcesz, to możesz się nawet nie odezwać. A ja mówię, ale obiecuje pani, że mogę się nie odezwać? A ona mówi, no obiecuję. No i pojechałem do tej Zielonej Góry, pamiętam, była taka sala, właśnie taka aula z podniesionymi tymi trybunami, czy jak to nazwać, z tą widownią. I przez całe spotkanie siedziałem i drżałem, bo wszyscy coś mówili, no ja tylko czekałem, aż się skończy. I jak się skończyło, to były pytania z sali, ja już byłem tak, czułem, że już jestem prawie bezpieczny i nagle jakiś mężczyzna, pamiętam do dzisiaj jego twarz, zapytał, a pan Jakub Małecki to się w ogóle nie odezwie? I ja po prostu zrobiłem się czerwony i spojrzałem na tą panią redaktor, która mi obiecała i ona zrobiła coś takiego. Nie. I mówię o tym dlatego, że no teraz to się wydaje śmieszne i dla mnie to też jest śmieszne, wtedy absolutnie nie było. Natomiast ja nawet nie byłem w stanie wykrztusić, a wie pan, ja to tak się trochę wstydzę i w ogóle tak. Ja nie byłem nawet tego w stanie powiedzieć. Więc te spotkania autorskie są dla mnie na pewno takim niezwykłym doświadczeniem, bo ja byłem przekonany, że ja nigdy w życiu nie dam rady powiedzieć, ja na studiach nie potrafiłem niczego powiedzieć przed klasą, przed salą jakąś tam. Więc jestem zestresowany na pewno i na online, i na tych normalnych, ale te normalne lubię bardziej i wydaje mi się, że to, że miałem taki paraliżujący lęk sprawia, że one mi sprawiają jednak jakoś tam satysfakcję, jak mi się uda jakby przeżyć. My dziś nie mamy takiego wrażenia, prawda, drodzy państwo? Jeszcze wiem, że mam jedno pytanie. Ja chciałabym zapytać, czy zdarzyło się albo zdarza taka sytuacja, że po napisaniu książki okazuje się, że jednak pan jej nie akceptuje. Albo na przykład, że ląduje w śmietniku, albo że ląduje w szufladzie, albo że jest przerabiana 5 razy. Tak, no przyznam szczerze, że to się zdarza zaskakująco często w moim przypadku. Ja Święto Ognia napisałem najpierw całą książkę, 250 stron i całą ją usunąłem. Ona była najpierw tylko jednej z sióstr i później zacząłem pisać od początku. Dwie książki w ogóle usunąłem i nigdy do nich nie wróciłem. Szkoda trochę. No. Ale z komputera, czy gdzieś na przykład można pogrzebać w śmieciach wokół twojego bloku? Nie. Nawet ostatnio jakimś tam przypadkiem, bo czegoś szukałem na poczcie i trafiłem, bo ja sobie zawsze na maila wysyłam te książki. No i otworzyłem tą jedną z nich tam sprzed 8 lat, którą usunąłem i jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że bardzo dobrze zrobiłem wtedy. W ogóle mój styl pracy jest taki, że ja bardzo dużo usuwam, bardzo dużo poprawiam, bardzo dużo przepisuję, kombinuję, zaczynam od nowa, próbuję, nie wiem, w narracji, nie wiem, takiej, później w innej, później z perspektywy jeszcze kogoś innego, więc to usuwanie i to rezygnowanie z tych całych partii napisanego tekstu jest jakby takim u mnie czymś normalnym. No chociaż muszę przyznać, że jak właśnie w ubiegłym roku całą tą książkę usuwałem do kosza, no to było trudne skonfrontowanie się z taką myślą, że nie wiem, przez ostatnie 7 miesięcy codziennie, bo to jeszcze była ta pandemia, codziennie ileś godzin siedziałem i pisałem, a mogłem na przykład wtedy, nie wiem, leżeć i no to samo by wyszło, nie? Bo wszystko poszło na marne. No ale być może czegoś tam się nauczyłem, czy coś, jakąś metodę wypróbowałem, która się okazała nieskuteczna i może to zawsze coś tam daje. A czy ma pan jakiegoś autora, który wchodzi w pana tak głęboko? Bo ja na przykład po przeczytaniu pana książki nie jestem w stanie, bo ja zwykle kończę książkę, biorę się za następną. Po przeczytaniu pana książek ja muszę odczekać. Muszę odczekać parę dni, bo one tak głęboko wchodzą w człowieka, że wydaje się, że każda następna nie będzie tak dobra, że no trochę szkoda, nie? Żeby te uczucia tak szybko zniknęły, bo wiadomo, jak się bierze coś następnego, to są inne emocje. Czy jest jakiś taki autor?
Nie wiem, czy mam dokładnie tak, jak to pani opisała, ale ja odkryłem niedawno autora, no, który był bardzo popularny, ale ja nigdy go wcześniej nie czytałem, Williama Faulknera. I zacząłem go namiętnie czytać, nie wiem, jak przeczytałem pierwszą, czyli Wściekłość i Wrzask, od niej jakoś zacząłem, to przeczytałem chyba jeszcze później ze 3 czy 4. I musiałem sobie zrobić przerwę, dlatego że z jednej strony te książki mnie bardzo wciągały, ja sobie wyobrażałem, że chciałbym przeczytać wszystko, co ten mężczyzna napisał, ale z drugiej strony one były tak, pierwsze słowo, które mi przychodzi na myśl, jak myślę o tych książkach, rozpaczliwe, że ja doszedłem do takiego momentu, że wręcz się zastanawiałem, co ja teraz muszę sobie kupić, żeby się wyleczyć trochę z tego. I na przykład kupiłem sobie, szczerze mówiąc, wtedy po tym pierwszym doświadczeniu Władcę Pierścieni, bo go nigdy nie czytałem. Mówię, coś takiego, że tam by sobie szli, słoneczko będzie świecić, tam jakieś właśnie elfy, coś. I mówię, to sobie kupię tak, nie dlatego, że chciałem to przeczytać, tylko dlatego, że chciałem się jakoś tak z tego Faulknera wyleczyć, bo u niego jest absolutnie w każdym akapicie wszystko takie drżące, że na przykład jak kobieta, nie wiem, na 320 stronie nalewa wody do szklanki, to nalewa wody do szklanki z dziką, niewypowiedzianą furią na przykład. Nie? No to wszystko tam jest takie strasznie podniosłe i tam nie ma takiej chwili wytchnienia, że nawet jak się nic pozornie takiego niezłego nie dzieje, to jest takie napięcie. Więc tego Faulknera wymieniłbym jako takiego kogoś, kogo póki muszę sobie zrobić taką przerwę i oddech, a jednocześnie bym powiedział, że to jest no, jeden pewnie z moich ulubionych teraz autorów takich, no bo wcześniej go nie znałem. I jeszcze takie jedno od czapki, bo mnie to cieszyło, że pan sobie tego kredytu we frankach udzielił. Wystąpił pan do sądu o unieważnienie umowy? Zaskoczę panią. Dowiadywałem się i ponoć to, że ja sobie sam tego kredytu udzieliłem, nie ma żadnego jakby znaczenia. W sensie, że to nie jest, nie zrobiłem tego ostatecznie, ale rozmawiałem z jakąś tam panią, która się tym zajmuje, mówi, proszę pana, to ja nawet z jakaś tam, kurczę, ktoś był w ogóle w zarządzie banku i też jakby się sądził, że mu udzielono niefortunnie takiego złego kredytu, więc akurat to jakby... To była wina systemu, a nie pracowników, bo ja informacje, które dostawałem na szkoleniach, co ja mam mówić, nie wiem, ludziom, którzy przychodzą po kredyt, no to ja mówiłem, no jest kredyt w złotówkach, na ten kredyt w złotówkach na przykład pana nie stać, bo to najczęściej tak było, stać pana na kredyt we frankach. No tylko musi pan wiedzieć, że frank to się zmienia, no dzisiaj jest tam 2,20, a jutro może być 2,15 albo 2,25. I to jakby to była cała informacja o ryzyku kursowym, który pracownicy banku otrzymywali od swoich tych tam przełożonych, więc to, że ja sam sobie udzielę tego kredytu, to pewnie nie miało większego znaczenia, bo nikt z nas nic nie wiedział tak naprawdę o tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Przyznam się, że to pierwsze moje w życiu spotkanie, w którym zaczęliśmy od literatury, a skończyliśmy na kredytach we frankach szwajcarskich. I na koniec opinia internautki. Irmina napisała, że księgarz wzdycha z rozczuleniem i wstawia pana książki do działu z literaturą piękną, subtelną i zostającą na długo w głowie i sercu. Tu emotikon serduszka. Półka na takie niewiadomki jest zarezerwowana. Serdeczne pozdrowienia. Irmina. Pozdrawiam panią. Drodzy państwo, brawa. Pozwoliłem sobie zakończyć nasze spotkanie tak mniej więcej o godzinę z 9 minutami, żebyście państwo mogli, korzystając z tej pięknej sali, spotkać się z pisarzem, poprosić o autograf i porozmawiać o książce, ale zanim państwo podejdziecie, to ja poproszę 2 autografy do książki. Ja w ogóle dziękuję bardzo, że państwo przyszliście, to jest dla mnie bardzo miłe zawsze. Dziękujemy serdecznie.